Witam bardzo serdecznie. Ogólnie z góry chciałem przeprosić, bo to jest kradzież kontentu, ale no 2023 pokazał, że chyba coś tam można sobie raz na jakiś czas zabrać. Oczywiście zostawcie lajka i subskrypcję dla tego content makera. I co? Oglądamy. Nie minęło zbyt dużo czasu od premiery Huey'a. A tutaj proszę, Smolder, nowy smoczek na ID Carry, ale być może będzie również grywalny na midzie. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam jego umiejętności, porozmawiamy o tym, jaki był cel projektantów przy jego tworzeniu, czy jakim ma być gameplayowo. Troszeczkę ruszymy... Ogólnie fajnie, taki cukierkowy. ...również jego lore, aczkolwiek to jest jeszcze w większości nieznane. No i oczywiście powiem wam, co ja o Smolderze myślę. Ten materiał... Się wydaje, że Liga chce trochę wciągnąć mniejszych, starszych... Materiał mogłem sobie przygotować odpowiednio wcześniej, dzięki uprzejmości polskiego Riotu, za co jak zawsze dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogłem bohatera zobaczyć wcześniej i dzisiaj mogę wam o nim opowiedzieć. Na początek krótka informacja od partnera kanału. Wrócił kod Marwek na stronie Gaminata. Nie było go kilka miesięcy, a ten po wpisaniu daje wam 10% zniżkę na całe zamówienie. Wiem, że wielu z was korzysta z Gaminata, czy to w pracy, nauce, czy na treningach, stąd mega się cieszę, że kodzik wrócił, stąd zachęcam do korzystania. A jeżeli Gaminata nie próbowaliście, to serdecznie polecam. Zarówno Energy, jak i Hydration to zacne produkty, z których korzystam już bardzo długo i jestem bardzo zadowolony. A że budżet z 2023 roku jest chyba na ten rok, to będę miał chyba tyle pracy, że będę potrzebował bardzo dużo energii. Zacznijmy od tego, co na pewno najbardziej was interesuje. Jakaś kreatynka? Coś jakiś doping? Coś ten tagas? Smolder ma być AD Carry. Z tego co widzę, być może też będzie można nim grać na midzie. I w gameplayu mam wrażenie, że ma on pełnić rolę, którą... Fajne to jest. Ja ogólnie nie patrzyłem wcześniej żadnych zwiastun, dopiero tutaj to zobaczyłem. Postanowiłem coś tam nagrać. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to jest normalny spell. On pełnił stare korki, czyli AD Carry bardziej bazujący na swoich skillach. Natomiast patrząc nieco dokładniej, to jego skill kit wygląda jakby to było coś na zasadzie zrobienia Aurelion Sola, tylko że na AD Carry. Mam wrażenie, że... Aha, okej. Okay. Że ilość analogii na skillach... Być smokiem, tak? Lata? Sol też ma na E chyba latanie, tak? No. Tak jest bardzo duża. Powiedziałbym nawet, że zbyt duża. Nie znam jeszcze reakcji graczy, ale wydaje mi się, że sporo osób może tutaj pod kątem designu... Ale zasięg ma taki serwicek na DCK. ...zarzucać po prostu stworzenie innego Aureliona. Będzie to AD Carry, mający zadawać damage, głównie kastując umiejętności i trafiając nimi w przeciwników. Bohater również jak Asol będzie się skalował, a jego spele mają spory zasięg działania. W całym motywie postaci chodzi o to, że jest to mały smoczek, który uczy się bycia smoczkiem i jest pilnowany przez swoją mamę. Jego pasywka to smocza praktyka. Pokonując miniony czy trafiając przeciwnych bohaterów z Q, dostaje ładunki pasywki, a te ładunki zwiększają zadawane... Ciekawe jak będzie się stakował, jak będzie się przykładał. Sam przelicznik mnie ciekawi, jak to w ogóle będzie wyglądało w late game'ie. ...obrażenia przez inne skille bohatera. Tam więcej bije AT czy AP. Może będzie tam... Po tych skillach patrząc, chyba AP będzie więcej bił. ...tam jakiś przelicznik od staków pasywki, zobaczymy. No, będzie coś takiego, zrobią od DC-ka, który będzie grał no stop na midzie. Natomiast na pewno największy wpływ pasywka ma na Q, a to nazywa się super spalający oddech. Na początku jest to tylko taka kulka ognia. Po 25 stakach bije dodatkowo na małym obszarze. Po 125 stakach za trafionym celem pojawiają się jeszcze eksplozje zadające 75% obrażeń całego skilla. Natomiast przy 225 stakach główny cel zostaje podpalony. I to podpalenie utrzymuje się przez 3 sekundy, a cel otrzymuje true damage, tym większy im ma więcej maksymalnego zdrowia. No i to... Nice, brzmi jak champion, który do 20 minut nic nie robi, tylko farmi, a później jeszcze... Do tego jeszcze tu jest coś, co kochamy w League of Legends, no bo skill ten ma Executa. Nie wiem od ilu procent, czy będzie to jakaś stała postać, czy procent, czy będzie się to zwiększało jako Aurelion Sola, ale gdy HP celu spadnie poniżej jakiegoś poziomu, no to kaplica i szary ekran. W to apsik, dosłownie tak się nazywa. Jeżeli oglądaliście trailer, to był to pewnego rodzaju teaser tego skilla. Kaplica i szary ekran. W to apsik. Wygląda jak u tego Sola, tylko że wcześniejszego, że on tam leciał, taką kulkę tworzył. Coś tego typu podobnego, nie? Dosłownie tak się nazywa. Jeżeli... Że ona nie stunuje, tylko po prostu leci i damy co dalej. Oglądaliście trailer, to był to pewnego rodzaju teaser tego skilla. Smoczek kicha zadając obrażenia i spowalnia wrogów, a jeżeli trafi bohatera, to mamy dodatkową eksplozję. Eto trzepu, trzepu, trzep. Smolder podfruwa, otrzymuje prędkość ruchu i na 1,25 sekundy ignoruje ukształtowanie terenu, a podczas lotu... Też podobne do Sola, też lata. ...atakuje wroga o najniższym zdrowiu. Erka nazywa się Mamo! I mało jest chyba skilli, które tak dobrze odzwierciedlają swoje działanie nazwą. Ponieważ tutaj mama Smoldera zieje z góry ogniem, zadając obrażenia i spowalniając wrogów będących w samym centrum płomieni. Jeżeli z Erki trafimy samych siebie, to zostaniemy ponadto uleczeni. Jeżeli chodzi o skille, to jest wszystko. No, czyli jak myślałem, że to jest jego RK. Co ważne, miałem również okazję zapoznać się z opiniami i założeniami osób pracujących nad tą postacią. Zamysł...
A ogólnie, sorry, ale ja tu wszystko na przyspieszeniu, może ja to zwolnię po prostu. Pomysł był prosty. Tak, żeby było szybciej. Poprzednio mieliśmy Huey'a. Ale wiem, że wszyscy, nie wszyscy to lubią. Tak, który był skomplikowanym bohaterem, a Smolder miał być po prostu prostszy. Miał być uroczym stworzonkiem, to jest chyba jasne. Miał być słodki, pocieszny i ekspresywny. Projektant gry Jacob Crouch zdradził, że bohater ma się... Nie, no, przepraszam. No, ale muszę. Bardzo dobrze skalować i ma spory zasięg skilli. Na początku będzie bardzo słaby, natomiast jeżeli nie przyciśnie się go zbyt mocno na początku gry, to w late game'ie ma być istnym potworem. Wydaje mi się, że te założone cele Smolder po prostu spełni. Natomiast porozmawiajmy jeszcze o motywie tej postaci. No cóż, od razu cisną się na usta takie porównania jak Spyro czy jak wytresować smoka. No okej, spoko, League of Legends jako gra jest pełna tego typu nawiązań. Okay. Ja nie mam z tym żadnego problemu, jest to raczej... To fajne coś, filmy. Co powiedziałbym, w sensie, że wytresować jak ktoś zauważy, no to jest to fajna ciekawostka. No i dobrze, mamy postać, która będzie nam się z czymś, co znamy, kojarzyła. Okej, okay. Z kolei, gdy pierwszy raz zobaczyłem trailer bohatera, to przyznaję się szczerze, że absolutnie oszalałem. Pierwsze momenty z ogromnym smokiem w Kamavorze, tym bardziej, że dość mało wiemy o tamtejszych smokach, no przyznaję się, że o mało nie wpadłem w euforię. Do tego dowiedzieliśmy się, że władcy Kamavoru oddawali hołd smokom i w mojej głowie od razu pojawił się obraz jego na jakimś potężnym, skrzydlatym wierzchowcu. Myślę, że trochę już mnie znacie. I wiecie, że moja euforia spaliła się razem z materiałem tutaj przy psiku Smoldera. Zatem, co myślę o tej postaci? Może najpierw zacznę o tych dobrych rzeczach. Szczerze mówiąc, to bardzo podoba mi się jego związek z mamą, który jest widoczny w gameplayu na jego erce. Smolder jest małym, uczącym się smoczkiem, stąd jego potężny, ognisty ult jest doglądaniem i atakiem matki, która przyleci na zawołanie swojego synka. Uważam to za coś absolutnie świetnego. Jak również sam wygląd skilla i ten cień lecącego smoka. No po prostu złoto. Podoba mi się... Ja właśnie, ktoś ma wyłączone cienie w LoLu, to cię widział cień tego smoka? Czy to jest... Włączysz się, nie widzisz tego cienia. Również ciekawe. Stworzenie Castera na AD Carry. Wiadomo, że Corki z botlane'u wyleciał i Ezrealowi robiło się już trochę przykro. Trzeba przyznać, że dialog brzmi świetnie, przynajmniej w angielskiej wersji. W polskiej jest moim zdaniem całkiem w porządku. Oba oddają to, czym postać ma być, tak, i zawsze. Charakter, usposobienie. Okej, okay, jak najbardziej jest to na plus. No i przede wszystkim ludzie lubiący słodkie postacie lub małe smoczki będą w niebo. Szczerze mówiąc, myślę, że to może być moja postać, nie? Ja lubię właśnie takie cukierkowe. Trzeba będzie sprawdzić. Wzięci Smolderem. Przypominam, że nie miałem okazji nim zagrać. Być może gameplayowo okaże się, że będzie to mój ulubiony bohater. Nie wykluczam tego w żadnym stopniu. I również znam jego lore częściowo. Stąd skupiam się głównie na wrażeniach z jego skilli i na jego motywie. Jak zatem przypadł do gustu mały, słodki smoczek... Jordli. Poruczniczko Lulu, ten... kamień to najważniejsza część misji. Dasz sobie radę. Pa! I tak wiem, że Asol to jest astralny smoczy byt i Smolder to też smok. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że ich skill kit jest po prostu zbyt podobny. I mam nieodparte wrażenie... Co, w sumie to latanie? W sumie tylko latanie. No i to było coś tam, nie? Bardzo podobne. Wrażenie, że gracze będą nazywać go... Zypka z taki. To taki demo Asolem jest, po prostu. Szyvana jako półsmok ma na przykład zianie ogniem również i jest oczywiście inną postacią, ale nie czuć tak wielkiego podobieństwa. Już widziałem sporo komentarzy w internecie. Ten materiał montuję sobie 5 stycznia. I dzień wcześniej, jak pojawił się trailer, już widziałem komentarze, że PEGI 3, że Liga staje się League of Disney i tak dalej, czy że Smolder ma najgorszy champion design, jaki kiedykolwiek w League of Legends był. I ja niestety się trochę pod tym podpisuję. W sensie, wiecie, nie chodzi o to, żeby narzekać, kiedy postać jest trudna i ma epopeję na umiejętnościach, bo z kolei Smolder, powiedziałbym, bardziej pasuje do tych starszych postaci. Nie jest tak rozbudowany i zaawansowany, więc pod tym kątem nie ma co się czepiać. Przyznaję się bez bicia, no że jest trochę rzeczy, które mi się w nim nie podobają. I Smolder jest takim smokiem trochę z ala ludzką twarzą. No nie do końca, ale trochę tak. I takie dla mnie to nawet nie jest zabawne, nie jest pocieszne, a wręcz przyprawia mnie... Ciebie? Całkiem spoko wygląda. O taki mały niepokój. Wygląda trochę jak taka krzyżówka człowieka ze smokiem. Jakby trochę na siłę ala ludzką twarz do niego przykleili. Tak mega creepy to wygląda. Przyznaję, że nie mogę również patrzeć w jego oczy, które mam wrażenie są po prostu zbyt ludzkie. Nie pasują do niego i powinien mieć bardziej smocze. Dosłownie niedawno... Nie będę tego mówił na nagraniu. Był stream, z tego to powiedział, ale nie. No dostaliśmy sporo świetnych smoków do kto mnie zna, tym wie, o co mi chodzi. Karcianki, przypominam, że ta miała obcięcie budżetu
I to oczywiście nie jest tak, że ja tych słodszych czy przyjaźniejszych motywów nie lubię, bo też lubię. Dla przykładu Portia, czyli jeden z tych dodanych smoków, która jest przyjazną i pocieszną smoczycą z Bender City, moim zdaniem wyszła świetnie. Tak moim skromnym zdaniem, jeżeli wrzucić by Smoldera do wszystkich smoków, które wyszły niedawno, no to jest najmniej ciekawy. No niestety. Mam podobne uczucia jak przy Nafiri, gdzie dostaliśmy masę świetnych Darkinów, no nie wszyscy byli wybitni, nie wszyscy byli dobrzy, okej, zgadzam się, natomiast mam wrażenie, że w tier liście Darkinów to ta Nafiri gdzieś byłaby raczej na dole. Podobnie jak Smolder w tier liście smoków. Moim zdaniem szkoda, że na przykład nie zrobiono takiej mechaniki ala jak z Gnarem. Wiecie, Smolder jest małym smoczkiem, mógłbym... A czy z ewolucją coś takiego? O to chodzi? Teoretycznie całkiem spoko by było, nie? Ale to jest znowu jakieś odgrzewanie kotleta, no. Typu Shivana też takie coś, nie wiem, no, nie, wydaje mi się, że to jest okej. Mieć konkretne pokłady energii, na przykład gdy ta się wyczerpała, lub gdyby jakiś pasek zmęczenia na przykład się napełniał, no to na polu bitwy zastępowałaby go mama. A już totalnie świetnym konceptem, skoro nawet czytamy, że smoczek uczy się z wieku... Szczerze, też nie głupi pomysł. No, wydaje mi się, że za dużo już tych postaci takich, które już mają typu Shivana, Gnarysz już na RC, na pasywce po prostu się przeinaczają, to za dużo. Takie coś jest okej. Okay. Zwiększa swoją siłę i lepiej rozumie moc smoczą, to szkoda, że nie zmienia się przy tym jego forma. Wiecie, zaczynalibyśmy małym smoczkiem, kończylibyśmy wielgachnym, potężnym smoczyskiem. Dosłownie takim smoczkiem. Wydaje mi się też, że ciężko byłoby to zbalansować. Taki przepotężny smok. Następne patche, nerfy. Smoczyskiem z Kamavoru. I tak ja wiem, że to jest tylko gameplay, gdzie Teemo może oślepić Lee Sina, albo Aatrox może zostać pokonany przez patyk Lili, ale nie uk- Poza tym też za dużo chyba roboty by było, bo jeśli miałby mieć ewolucję, następne spele, następne wymyślanie... to jest okej. Okay. Ukrywam, że jak grałem Aurelionem, to w lejcie czuć jego moc, czuć, że to jest... Poza tym teraz w lidze potrzebujemy jakiejś bardziej prostej postaci do ogarnięcia. Mieliśmy ostatnio Huey'a, który ma masę speli, to takie coś jest okej. Okay. Astralny byt. Tak tutaj przy Smolderze mam wrażenie, że tego feelingu na pewno zabraknie, bo uważam, że wyglądałoby to nieco lepiej, gdyby skalujący się smok AD Carry, który ma siać pożogę na rifcie, nie byłby jednak małym, słodkim, pociesznym smoczkiem, który psika. Wolałbym, żeby dojrzał i był dorosłym, potężnym potworem. W tym aspekcie przyznaję, że czuję niedosyt. Napiszcie proszę w komentarzu plus... Nie jest 6 rano, dziczek wchodzi. Jeden, jeżeli się zgadzacie, z tym, że tak jak fani Darkinów oczekiwali kogoś innego niż Nafiri, tak jak fani Kanonu i osoby, które czekały na rozwój Isztalu, oczekiwały zupełnie czegoś innego, tak myślę, że fani smoków też chcieli zobaczyć coś odmiennego. Natomiast to są oczywiście moje wstępne przemyślenia. Jeżeli chodzi o jego lore, jeszcze wszystkiego nie wiem, ale mogę się z wami podzielić czymś ciekawym. Według niego Noxianie w poszukiwaniu nowych nabytków do swojej armii wysyłali ekspedycję do Kamavoru, poszukując tamtejszych smoków. Udało im się wykraść Piskle, ale matka smoka podpaliła ich okręt i niestety Piskle zagubiło się w chaosie. Później odnalazł je młody chłopak i nazwał go Smolderem, by po jakimś czasie odnalazła go również jego matka. I Smolder ma być również dziedzicem rodu imperialnych smoków Kamavoru. Potencjał jest. Natomiast z potencjałem to bym uważał, bo Miliot też miał potencjał. I mam nadzieję, że Smolder... Może kiedyś coś takiego zrobią, że dodadzą jeszcze innego smoka, który będzie spokrewniony właśnie ze Smolderem, Molem, dadzą jakąś interakcję. Też dobry pomysł. Pod kątem lore nie okaże się drugim chłopakiem z Fuemigos. Ogólnie rzecz biorąc, Smolder jest postacią skierowaną do mnie, jednocześnie nie będąc postacią skierowaną do mnie. Jako gracz AD Carry na pewno sobie zagram, spróbuję, zobaczę, jestem ciekawy gameplayu jak najbardziej. Bo ten, tak jak wspomniałem, może okazać się fantastyczny i feeling może być świetny. Natomiast jako fan kanonu Runeterry, na opinię w tym temacie muszę poczekać. Natomiast jako fan mroczniejszych czy bardziej rozbudowanych konceptów, no nie jest to na pewno postać skierowana wizualnie dla mnie. Czy cieszyłbym się bardziej, jakby zamiast Smoldera wyszedł zrujnowany smok Kamavoru? No, na pewno tak. Czy cieszyłbym się bardziej, gdyby wyszedł Inviolus Vox lub The Great Beyond? Na pewno tak. Czy wola... Wow, jakby grę zrobili z tymi smokami. Wolałbym Alatisa ze swoim jeźdźcem, Boadira, czy wreszcie smoczego Darkina Tarosha. Bez mrugnięcia okiem bym ich zamienił. Grałbym. Aczkolwiek powtórzę to jeszcze raz, jestem świadomy tego, że ta postać wizualnie nie jest skierowana w moje gusta. Stąd, kochani, dajcie znać, co sądzicie o tej postaci. Moment, no bo Nafiri nie wyszła jako potwór, prawda? Czy to oznacza, że tym potworem jest Smolder? I've never played a game of... Aha. No bardzo ciekawe. Nie minęło zbyt dużo czasu od premiery. Fajnie zapowiadający się champion. Na pewno będę grał. Na pewno będzie testowany na midzie, pod AP.
Raczej myślę, że to będzie champion, nie Aztek, tylko na Mido, PTP. Coś tak czuję, ale zobaczymy, czy moje przekonania, moje przyczucia się sprawdzą. Dziękuję za obejrzenie.